when it's just you. Well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanałem Sklepeta Kryptowalut. Witam Was serdecznie na dzisiejszym materiale. Dziś mamy niedzielę i przygotowałem dla Was taki krótki update z rynku. Cóż tu się dzieje na rynku kryptowalut? Oprócz tego parę słów o spotkaniu z Rafałem Zolskiem, z Krzyśkiem Pertkiem, chociażby z projektu Unikly. Widzicie, mam tutaj koszuleczkę Encyklopedia Kryptowalut. Są tutaj też te QR kody całe z Unikly, gdzie mogę oczywiście sprawdzić tą sobie koszulkę. No bo padły pytanie, Kamil, gdzie te koszulki dla osób, które gdzieś tam wygrały w whiteliście i płaciły, nie? Znaczy kupiły te tokeny. Po pierwsze, no wiadomo, trzeba być świadomym tego, że gratulacje wszystkim, którzy kupili wtedy te tokeny, bo są zarobieni. Po drugie, to jest trzecia wersja już chyba tej koszulki. No i cały czas oni tam poprawiają jakość, cały czas jeszcze coś zmieniają. Ta koszulka jest już w miarę okej. Na pewno to nie jest jakaś, nie wiem, jakość, nie wiadomo jakiej tam firmy za kilkaset złotych. Natomiast jest ok, jak widzicie, fajnie sobie tutaj leży, wykonany ten wzór jest całkiem fajnie, natomiast jeszcze oczywiście muszę popracować trochę nad jakością i do nich odzywajcie się w tym temacie, ja nie mam jakby z tym nic wspólnego. Byłem z Krzyśkiem, pokazał mi, że te koszulki są, istnieją, no widzicie, zresztą mam jedną z nich, może rozmiar za mała, chociaż leży dobrze, widać bicki, nie? No, raczej będzie można je zobaczyć, jak w końcu siłownię otworzę, no ale to już inny temat. Także dzisiaj, tak jak mówię, krótki update z tego, co tutaj na rynku się wydarzyło. Jednak musiałem tylko zmienić tą koszulkę na dalszą część tego materiału, ponieważ no, green screen to wyłapywał tak, że nie widać było mnie na tej kamerce tutaj. Teraz mam koszulkę z Sciacoinem i to logo tutaj też jest zielone. Natomiast wiadomo, że green screen zielony, koszulka zielona, no to później to się tak wyklucza. Ale mniejsza z tym. Na początku śmieszny mem. Bitcoin po 65 tysięcy dolarów. Kolejka po prostu jak za PRL-u. Bitcoin po 38, po 37 tysięcy dolarów, pusto. Nikt nie chce tutaj do tego pana przyjść, żeby tego Bitcoina taniej kupić. No tak działa logika ludzka, tak działa nasz umysł, że jeżeli coś rośnie, no to oczywiście my też chcemy się na ten pociąg załapać i też chcemy kupić bilet w tej kolejce, gdzie po prostu no wszyscy stoją, bo myślimy tak jak wszyscy, że jeżeli wszystko rośnie, to my też wtedy kupujemy, bo rośnie. A jak jest taniej, jak spada, no to oczywiście chętnych do zakupu nie ma, bo jest strach, że tu już lecimy do zera. I oczywiście, cały czas to powtarzam, może tak być, ja jestem jeszcze w tym roku prowzrostowo nastawiony, nie sądzę, żeby to był koniec. Nie mówię też, że nie będziemy mieli jeszcze jakiegoś trzepania na rynku dość dużego, no ale są sygnały mówiące o tym, że ktoś tam się po prostu na te bitcoiny za niższą cenę czai. Cały czas się czai. Dlaczego? No to o tym Wam powiem za niedługo. W tym momencie bitcoin około 35 tysięcy dolarów i tylu nadal powyżej 2000 dolców, Cardano dolar 36. Binance Coin spadł poniżej 300 dolarów, na ten moment około 270 kosztuje dolarów. Najlepiej radzi sobie Theta Fuel 7% do góry, Theta Network 6% do góry, Huobi BTC 5,6% do góry, ale to jest po prostu Bitcoin na sieci Huobi, więc tutaj jakby nie rozluźniajmy tego. Shiba Inu delikatne wzrosty, no ale spadek 50% w ciągu ostatnich 7 dni, więc tutaj no szału, że tak powiem, nie ma. Co sobie najlepiej radzi, znaczy najgorzej radzi? Solana 28% w dół, Matic trzyma się powyżej dolara, ale pamiętamy, że już było ponad 2,5 dolara, więc no to są oczywiście bardzo mocne spadki. Luna spadła 63% w przeciągu 7 dni. Nie wiem, czy nie będę się czasem nad Luną zastanawiał, żeby ją dokupić. Nie kupowałem żadnych altów, żadnych kryptowalut oprócz tej pozycji długiej na Bitcoinie, ale przy takiej cenie za Lunę bardzo mocno zastanowię się, czy czasem jej tutaj trochę nie dokupić, bo chciałem ten token kupić kiedyś, natomiast nie załapałem się, że tak powiem, na atrakcyjną dla mnie cenę, a ta cena wydaje mi się naprawdę fajna za ten token i myślę, że chyba tutaj troszkę stablecoinów tego tokena wrzucę. Takie moje zdanie na temat tego projektu. Crypto Fear and Greed Index, no jesteśmy bardzo nisko, 14 punktów, ekstremalny strach na rynku. Wczoraj mieliśmy 12 punktów, więc jeszcze bardziej ludzie robili pod siebie. Nie dziwne, jak widać oczywiście ceny wszystkich kryptowalut prawie na czerwono, czyli są tam spadkowe formacje, że tak powiem, no więc trzeba czekać na jakieś mocniejsze odbicie. Jeżeli chodzi o altcoin season, no to w teorii cały czas tutaj mam altcoin season, jeżeli patrzymy na taką miesięczną skalę, no to jest 51 punktów, czyli nie jesteśmy jeszcze w tym alt seasonie na przestrzeni miesiąca. Jeżeli chodzi o te ostatnie dni, no to cały czas altcoiny radzą sobie lepiej niż bitcoin. Natomiast jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, no to ona po tych mocnych spadkach, Wam mówiłem,
że musimy tutaj zobaczyć odreagowanie, żebyśmy tą hossę przedłużyli. I tak jak Wam mówiłem, to wszystko się sprawdza. Mocne podbicie 46,5%, jeżeli chodzi o dominację Bitcoina nad całym rynkiem kryptowalut. Sam wykres Bitcoina, no mieliśmy bardzo mocne wyciąganie tych gwałtownych spadków ostatnio. Fajne podbicie do tych 402, korekta, próba gdzieś później znowu tutaj przebicia 402, znowu się odbiliśmy od tego, no i mocniejsze spadki już tutaj zanotowane kolejnym chińskim foodem oczywiście. Teraz zaś gadali, że nie będzie można kopać w Chinach. To nie tak do końca wygląda, to jest zdecydowanie, to jest pewne ograniczenia będą wprowadzone, czy mają już być wprowadzone, natomiast nie wyklucza to w ogóle jakby całkowitego zniesienia możliwości kopania w Chinach. Nie, to jest kolejny food, czyli kolejne po prostu informacje negatywne napływają na rynek po to, bo prawdopodobnie to jest moja opinia i no wielu innych też, że ktoś chce tanio te kryptowaluty jednak kupić. Wolumen nam się tutaj zmniejszył i pamiętajcie o tym, że przy zmniejszonym wolumenie zdecydowanie łatwiej ruszyć kryptowalutą, czy to w dół, czy to w górę, ponieważ mniej kapitału trzeba wrzucić na ten rynek, żeby tą kryptowalutę w którąś stronę, że tak powiem, ukierunkować. Także uważajcie na jakieś większe ruchy, bo po tym dość dużym wolumenie tutaj, ten wolumen nam się sporo zmniejszył i coś tutaj się może w najbliższych godzinach, najbliższych dniach wydarzyć. Troszkę danych z on-chaina, jeżeli chodzi o adresy, które akumulują Bitcoina, to jesteśmy na ATH tych adresów. Ktoś cały czas te Bitcoiny skupuje. Te osoby, które po prostu od dłuższego czasu posiadają Bitcoiny, dokupują na dołkach i jesteśmy na ATH właśnie liczby adresów, które cały czas tego Bitcoina akumulują. Według mnie, no to mówi samo przez się coś, że ktoś tutaj tego Bitcoina po taniości chce jeszcze skupić po to, żeby dopiero później pozwolić, że tak powiem, na dalsze pompowanie jego ceny. Glassnode, jeżeli chodzi, aha, tutaj MVRV Z-Score, no to na LTC dotknął 5-miesięcznego dołka. Na Bitcoinie wygląda to dość podobnie, ten wskaźnik też tutaj jest bardzo nisko. Pokazuje to tylko jakby niedoszacowanie ceny Bitcoina, że Bitcoin jest w tym momencie niedowartościowany do tego, ile faktycznie powinien kosztować. Patrząc na wykres Stack to Flow, akurat go nie przygotowałem, ale patrzyłem sobie na niego dzisiaj rano jeszcze. Jesteśmy cały czas jeszcze w granicach tego Stack to Flow przy dolnej bandzie, ale jeszcze wszystko jest ok. Nie wypadliśmy z tego jakoś gwałtownie. Nie runęła ta idea Stack to Flow tego wykresu, że on się już przestaje sprawdzać. Na razie jest wszystko, że tak powiem, może nie po sznurku idealnie, ale w granicach tych band, które tam są wyrysowane przez ten wykres. Jeżeli chodzi o dane, ile pieniędzy wpłynęło na giełdy, no to 150 milionów łącznie w Bitcoinie i w Ethereum wpłynęło na giełdy. 250 milionów w Tetherze wyparowało z giełd. Niezbyt duże zmiany, niezbyt znaczące. Nie przejmujmy się tym na dziś. Tutaj bardzo duża informacja z godziny 8 rano dzisiaj. Prawie 200 tysięcy Ethereum zostało zdeponowanych na giełdy w ciągu 10 minut. Jest to największy inflow, czyli największy wpływ na giełdy w tym roku. Oczywiście trzeba uważać, bo są dwie sprawy. Może to być oczywiście wpływ jakiegoś whale'a, który chce sprzedać te kryptowaluty, a może tutaj świadczyć o tym, że po prostu giełdy między sobą albo giełda między sobą, między jakimiś portfelami te kryptowaluty przerzuciła. Natomiast tutaj widzę, że jest jeszcze aktualizacja i jest to sprawa związana z giełdą, widać tutaj Huobi, więc prawdopodobnie ktoś tutaj przerzucił te środki na giełdę Huobi, ale nie jest tutaj nigdzie napisane, czy jest to sama giełda, czy jest to, tak jak powiedziałem, jakiś wieloryb, który chce tutaj zmanipulować rynek. I on nie musi tego od razu sprzedać. On wystarczy, że zrobi trochę strachu wśród inwestorów, że taką pokaźną ilość Ethereum na giełdę tutaj wrzucił, no i wybrał akurat sobie Huobi jako tą platformę. Kolejna informacja, no tutaj Alex Maszyński przedstawił też bardzo fajną taką infografikę mówiącą o największych spadkach w historii Bitcoina na przestrzeni lat. Więc tutaj teraz ten spadek powyżej 50% to nie był największy spadek w historii. Widzieliśmy tutaj już 60% spadki, 83%, 87%, 82%. Więc nie chcę powiedzieć, że to jest w granicach normy, bo oczywiście nie ma co tutaj głupot gadać. Spadek jest bardzo duży i zauważalny. Wszyscy go gdzieś tam na swoim portfolio pewnie odczuli, wraz oczywiście ze mną. No ale trzeba powiedzieć, że takie rzeczy już w historii miały oczywiście miejsce. No i tutaj jeszcze jest porównanie wykresu z tego spadku ostatniego, czyli odbył się ten spadek 373 dni po halvingu ostatnim, czyli po podziale nagrody za wydobycie Bitcoina, a wcześniejszy taki spadek
miał miejsce 372 dni po halvingu ostatnim. Przypadek? Może i tak, może i nie, ciężko powiedzieć, ale praktycznie co do jednego dnia po ostatnim halvingu mieliśmy taką głęboką, głęboką tutaj 50% korektę. Troszkę danych z CryptoQuanta. Jeżeli chodzi o rezerwę bitcoinową na wszystkich giełdach, no to delikatnie tutaj spadliśmy, czyli ktoś tutaj te bitcoiny wykupił z giełd. Kolejna sprawa, inflow, czyli wpływ bitcoinów na giełdę. No to mieliśmy parę dni temu faktycznie ten rekord, pokazywałem wam to na materiale. Kolejne dni też miały duże wpływy, ale teraz mamy delikatne uspokojenie w tym temacie, więc już tyle tych kryptowalut, już tyle tych bitcoinów na giełdy nie wpływa. Jeżeli chodzi o outflow, to też to się gdzieś równoważy. Później co mamy? Spot exchanges inflow, czyli ile na giełdy spotowe, bez dźwigni wpłynęło kapitału. No to za ostatni jeszcze pełny dzień mamy tych bitcoinów 12 477. A jeżeli chodzi o wypływ tutaj, nie, jeżeli chodzi o wpływ na giełdy z dźwignią, no to tu będziemy mieli pewnie tego więcej. Tak, 47 tysięcy. Mówiłem wam, że to teraz platformy z dźwignią manipulują ceną bitcoina głównie. Takie platformy jak chociażby Binance, jak Bybit, jak co tam jeszcze, FTX. Dość dużo osób na FTX-ie gra oczywiście, jeżeli chodzi o dźwignię. I to tam w tym momencie kumuluje się ten kapitał w bitcoinie, który tą ceną bitcoinową manipuluje. No i jeszcze jedna bardzo znacząca dla mnie kwestia, o której mówiłem, że ktoś czai się na to, żeby tego bitcoina po taniości kupić. Jest to wykres pokazujący rezerwy w stablecoinach na giełdach. Zobaczcie, jak to wyglądało w historii. Im cena bitcoina wyższa, to tym rezerwy mniejsze oczywiście. Dlaczego? No bo ktoś te kryptowaluty po prostu skupował. Jak mieliśmy dołek, to nagle mieliśmy wpłynięcie dużej ilości tetherów czy tam innych stablecoinów na giełdy i zaraz cena rosła do góry oczywiście, tak? Później tu mieliśmy kolejny dołek, znowu ktoś to kupił, znowu po jakimś czasie te rezerwy wzrosły i znowu cena szła do góry. No i później to mieliśmy to samo. Rezerwy były niskie oczywiście, czyli już te stablecoiny zostały zamienione na inne kryptowaluty, najczęściej gdzieś tam Bitcoin, Ethereum, no i cena nam rosła. No i teraz zobaczcie, mamy niską cenę, a rezerwy w stablecoinach osiągają rekordy. Przeszło 13,5 miliarda w stablecoinach, siedzi na giełdach i oczekuje na to, żeby zamienić te stablecoiny na kryptowaluty. I się nie wysyła tam po prostu, żeby je trzymać jako bezpieczny portfel. No nie no, puknijmy się w głowę. Nikt nie wysyła stablecoinów na giełdę po to, żeby je tam po prostu dla fanu trzymać. I jeszcze jedna statystyka związana z tym. Przeszło 7 miliardów, czyli prawie połowa tego całego kapitału jest w tym momencie na portfelach giełdy Binance. Czyli jeżeli jakiś ruch gwałtowny się zacznie, może to się zacząć od Binance'a, bo tak jak mówię, połowa prawie tego kapitału w stablecoinach właśnie jest na portfelach Binance'owych. Patrząc na historię, patrząc na to, jak wysoko jest ta rezerwa w stablecoinach, jak cena jest nisko, no to po prostu to, co wam mówiłem. Na dniach, w godzinach, na dniach powinien jakiś większy ruch prowzrostowy, patrząc na to, przyjść. Nikt nie mówi, że jeszcze nie będzie jakiegoś wytrzepania na dół szybkiego, ale później może być bardzo mocne V recovery, czyli taki wzrostowy pattern, odbudowanie po prostu tej ceny, więc uważajcie na to, co się będzie w najbliższych dniach działo, bo tak jak mówię, może być jazda bez trzymanki, może być gorąco. Trochę może merytoryki dla osób, które nie wiedzą, czym jest palenie tokenów, bo ja tego hasła używam co jakiś czas i tam na live'ach też pytają pytania. Kamila, co to jest te palenie tokenów? To Binance przygotował taki artykuł What is a coin burn? I tu sobie możecie dokładnie przeczytać, na czym to polega. Wydaje mi się, że też można sobie włączyć wersję polską, jeżeli ktoś tam po angielsku nie za bardzo rozumie. I taki artykuł w ciągu dosłownie 4 minut tutaj przeczytać. Przechodząc dalej, oczywiście Uniqlo, no za niedługo rusza dość mocna kampania marketingowa, że tak powiem. Widzicie tutaj panią Weronikę Bielik, jest to jedna z takich popularniejszych gdzieś tam modelek na świecie. I również będzie, z tego co widać tutaj, brała udział w kampanii NFT tego projektu. Ja, jak doskonale wiecie, no byłem w tej Warszawie, byłem u Rafała Zaorskiego. Był tam Krzysiek, był tam Mateusz z projektu. Troszkę pogadaliśmy, troszkę oczywiście informacji mamy, mam dla was. No może nie dla was, mam dla siebie trochę tej informacji. Ja to skwituję jednym słowem, hodl. Nie sprzedałem swoich Uniqlo, nawet ich nie odebrałem jeszcze z vestingu. No i tak samo jeżeli chodzi o te koszulki i o ten zakup koszulek, który cały czas na ich launchpadzie trwa, tam jak wejdziecie sobie na stronę Uniqlo, macie do zakupu cały czas te koszulki. Ja wiem, że opłaty transakcyjne są wysokie, ale warto poczekać na moment, kiedy te opłaty są niższe, no ponieważ niektóre koszulki, że tak powiem, będą bonusowe.
bonusowej sama koszulka, jeżeli nie nabierze jakiejś giga wartości, chociaż i takie się trafią, no to będzie trochę takich bonusowych, że tak powiem, koszulek, może jakichś artefaktów i warto sobie jakąś jedną czy dwie tam zakupić. Jeżeli macie oczywiście wolne środki, jeżeli chcecie. Tyle mogę powiedzieć, że tak powiem, więcej nie mogę niestety, no bo oczywiście trzeba tutaj jakiś szacunek dla twórców projektu, że tak powiem, zachować, no i też mnie obowiązuje jakaś taka tajemnica tutaj, więc tyle mogę powiedzieć. HODL, swoich tokenów jeszcze nie sprzedałem. No i parę informacji z Crypto.com. Są dwie w tym momencie kampanie na tokenie INJ oraz na tokenie CTSI. Oczywiście są to kampanie dla traderów, podobne dość nagrody, kilkadziesiąt tysięcy łącznie w puli nagród dla traderów, dla osób, które po prostu będą dużo kupowały, sprzedawały, dużo tego marketu robiły na platformie Crypto.com. W ich aplikacji, no to są takie nagrody przygotowane dla tych osób, aż 500 tutaj nagród mamy, więc myślę, że każdy się może gdzieś tutaj załapać na tą nagrodę, jeżeli faktycznie troszkę potrajduje na tej platformie. Oczywiście jest to dla osób chętnych. I jeszcze jedna informacja, w lewym górnym rogu chyba w tym momencie macie taki przycisk ETH Gas Meter, no i możecie tam sobie sprawdzić właśnie, ile obecnie kosztuje gaz, możecie sobie notyfikację ustawić, jeżeli twierdzicie, że gaz jest, że czekacie na jakiś właśnie tańszy gaz, na przykład po to, żeby kupić te koszulki Uniqli, no to możecie takie powiadomienie sobie ustawić na telefon i dostaniecie taki właśnie fajny alercik. Tyle z mojej strony, co chciałem Wam przekazać w dzisiejszym materiale. Ja tak jak mówię, czyham tutaj na Lunę, że tak powiem. Patrzę co z tą Luną się będzie działo, bo projekt mi się bardzo podobał. Przespałem go niestety, ale myślę, że teraz jest dobry moment na zakup. Nikt nie mówi, że nie będzie jeszcze taniej, oczywiście nie, ale jeżeli mam to brać po 10 dolarów, a mam to brać po 5,5 dolara, no to wolę cenę oczywiście 5,5 dolara. Także dzięki bardzo serdecznie za wysłuchanie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. No i widzimy się jutro na poranku z kryptowalutami. Cześć!